ADHD Underground Za murem systemu walczymy z wiatrem w głowie. Skazani na proszki na amfetaminie. To daje ci poczucie tego, jak funkcjonuje normalny mózg. Serotonina, dopamina, psychotropy. Wybawienie i strach. Nareszcie w głowie nie było tyle bałaganu. Adechadowiec jest na ciągu w głodzie Czy Jak biorę metylofenidę, to jestem jednokanałowa. kanałowa. jest dziedziczne? To jest taki fajny mit, że się wyrasta, no się nie wyrasta. Nie wspieramy bezradności. Samoobrona, samopomoc przed falą wielkiej diagnozy. Ta energia się nie zmienia. Mi się wydaje, że to, się, to, nie, to nie jest wyczerpywalne w ogóle. To jest odnawialne źródło energii. Było dużo marihuany, która pozwalała mi, że tak powiem, niby, niby delikatnie się rozluźnić i, i zluzować, a tak naprawdę to była droga do I też przestałem wilkom jeść, powiedział właśnie, żeby ufać procesowi, żeby po prostu jak coś się dzieje, że zamykają się pewne drzwi, to że miały się zamknąć, żeby otworzyły się kolejne. Ja też tak kiedyś miałem. Ja już się troszkę uspokoiłem bo i zdaję sobie sprawę, że czasem to moje nadawanie, chociaż pewnie tak gada, ma osobom. Momenty, kiedy się odkręcę i też rzemieślniki mówią, że no ale że oni to lubią. ADHD Underground. 49 odcinek to prawie 50. 50 to będzie zestawienie wszystkich najważniejszych momentów ze wszystkich podcastów ADHD Underground. Tak, jesteśmy już ponad rok. Wykonaliśmy prawie 50 podcastów, a ten. Który zamyka peleton premierowych żywych bohaterów to Filip Jurkowski, promotor rapu, influencer, człowiek orkiestra, a jednocześnie, jak chce o sobie mówić, aktywista hip-hopowy. Tak, dokładnie człowiek, który zapowiedział i poprowadził setki koncertów, który w internecie zrobił nieprawdopodobną ilość wywiadów influencer i człowiek, który ze swojego ADHD, Uczynił falę tak wysoką dolecenia na desce surfingowej życia, że gdyby tego ADHD nie miał, nie byłoby tylu po nim śladów w internecie, mediach i na świecie. Filip Jurkowski obserwuje go od 10 lat i wiem, wiem na pewno, że jest to ADHDowiec, który zawarł pakt ze swoim ADHD i bez niego nie dałby rady polecieć aż tak daleko. Czy dużo kosztowało go to nerwów? Czy dał sobie radę ze swoim życiem? Czy uniknął uzależnień, które się pojawiają zwykle przy nieleczonym i nieuświadomionym ADHD? Posłuchajcie dzisiejszego podcastu ADHD Underground. Przed Wami Filip Jurkowski. ADHD Underground. To jest taki program o ludziach, którzy mają za dużo, za dużo, za dużo. Witam Cię serdecznie, mój drogi przyjacielu, podejść było wiele, ale udało się wreszcie ale, panie, w końcu. <grych> zrobić numer. Więc tak, powiem od razu wszystkim Państwom, które nas teraz przyjęły do siebie w swoim LCD, że jesteśmy na spotkaniu dwóch zawodowych nawijaczy. Ja jestem już e, w zaawansowanym stadium rozwoju biologicznego, w związku z tym nawijam trochę wolniej, ale całe życie to robię opowiadam historię. I ty, Filip Jurkowski, jesteś dokładnie tym samym. Jakby to mogło istnieć bez ADHD, to opowiadalibyśmy dzieciom bajki. Tak. Takie audiobooki z bajkami, ale my to robiliśmy. W kulturze rapowej, bo kultura rapowa nas do siebie zbliżyła, połączyła. Przed chwilą słyszałem jak raperowi Fokusowi, które moje pokolenie bardzo zajebiście dobrze zna, mówiłeś, że jesteś wersją mnie. Młodszą wersją ciebie. Młodszą wersją mnie. Tak jest. I szczuplejszą. A, je, a ja jestem starszą wersją ciebie. Dokładnie tak. Kochany. No i czym, czym my się różnimy w, tym, w, tym dwu, w tych dwóch pokoleniach rapowego ADHD? Czym my się różnimy? Ja startowałem w czasach, kiedy jak wtedy mówił do mnie, że teraz będą palić hajs, to nie bardzo ten highs mieli, więc pożyczali od Kozaka albo ode mnie, wychodzili z Boriksonem i Zonarem i mieli kulturę pal, pal hajs i jakby przebijało się to ciężko. Można, można nawet powiedzieć, że był to swoisty rodzaj undergroundu. A wiesz dlaczego o tym mówię? Mhm. Bo my po prostu nie mieliśmy w stanie nawet e, wygenerować takiej śmiałości, że my będziemy ten highs naprawdę zarabiać myślę, w że sensie nie było w ogóle rozkwinki takiej, w ogóle nikt, mm. nawet wręcz to było wstydliwe, że jaki hajs, taka no. komercja. Dokładnie. Żadne pieniądze, tu Dokładnie. się szacunkiem płaci. No money, no funny, jak no, mówią Rosjanie. troszkę tak, tak było. I ty jesteś tym człowiekiem, który nie tylko namieszał, ale i zarobił w tej kulturze. Ja jestem tym, który ma wspaniałe wspomnienia i czasem krzyczą za mną, kto nie robi przerwy, szybko straci. Ja dopowiadam nerwy, bo tak w jest. programie WWA takiego właśnie używałem sloganu. Mówiłem go po to, żeby... Ocalić kilka istnień. Taki miałem, kurwa, Mission. Mhm. Kilka istnień, które zrobią sobie przerwę. I może dla niektórych to będzie przerwa na całe życie. Stąd odpalam teraz taki podcast, który się nazywa Przerwa na życie i będę też dalej kontynuował ratowanie dusz zaginionych, którą ja również jestem. Byłem w beznadziejnej sytuacji, jakoś sobie tam z tym próbuję, radzę, ale ciebie. Witam ze szczególną radością. Niezły ja jest... wstęp, niezły wstęp. Ty jesteś gaduła taki. Po nas, nas połączyły dwie rzeczy, stary. Rap i emigracja. Tak, można powiedzieć, no. Ja ADHD. Filip. Muszę Państwu powiedzieć, niech już taki będzie, po prostu, że zrobiłem reportaż do mojego programu Emigracyjnego Powroty w telewizji polskiej nadawanym, gdzie Ty, Filip, byłeś jednym z najciekawszych postaci. I nie dlatego, ty nie jesteś młodą dziewczyną, której będę opowiadał, nie wiem, czy, czy piękną inną kobietą, czy też nie wiem co. Nie, mi, mnie zależy na prawdzie. Mm. A prawda była taka, że ty po prostu miałeś rapowe narrację. Opowiadałeś o emigracji, o swoim powrocie. Rapowym tematem. I teraz mm. uwaga, dochodzę do puenty. Udało mi się, nie wiem jak, podczasem jak mi ta ADHD zaniesie, to bywa, że i wiesz. I się tej leci, puenta, puenty szukasz, szukasz inny. Nie I, no, i, I w pewnym momencie po prostu zrozumiałem, że ty jesteś jednym z pierwszych w życiu youtuberów, ludzi sieci, których poznałem namacalnie. I wydawało mi się, tak jak pewnie i tobie na początku, że to wszystko jest bezkosztowe, że my po prostu możemy uprawiać tę sieć, ta sieć będzie nam tylko przynosić złote rybki, a my na końcu powiemy: "O, patrzcie, jacy jesteśmy mądrzy, sprytni, pracowici, to wystarczyło". I nagle jesteśmy w momencie tu teraz 5 Września 2024 roku, kiedy mówimy sobie jednak były koszta. Nie no, koszta były ogromne, ale ja to widzisz. Ja, to, ja wiedziałem, że... Ale mówisz o kosztach takich mentalnych, czy koszt finansowych? Mówię to, o ADHD. A, no to te koszta tak, no ale z drugiej strony kto jak nie my właśnie, bo mało, mało kto by sobie poradził w tym, w tym, w tym, w tym szalonym tym, świecie. w wiesz tym, że najwięcej pracoholików bierze się z grona adhd -owego? No bo to jest tak, jak, mam, jak nie mam co robić i w ogóle to gupieje. W sensie, jak pójdziesz do korporacji, to się tak wydają, jak cztery krowy naraz. To nie dlatego nigdy nie pójdę. Dlatego siedzimy tu dziś, studio wolny mikrofon, w podcaście ADHD Underground. I mimo, że ty nie jesteś zdiagnozowany, co dziś ma bardzo różne oblicza i jakościowe wymiary, czy się pójdzie zdiagnozować, czy nie. Czy to znaczy, że masz ADHD, czy nie. A tych Wiesz, jest tam il... wiele odmian tego też ADHD? Ile ludzi tu było, którzy którzy się diagnozowali mhm. tylko po to, żeby brać leki, po których będą pisać więcej scenariuszy. Tudzież, na, na, na amfetaminie. Tudzież tak. w ogóle staną się po prostu sprawniejsi. A ilu też takich, którzy naprawdę w rozpaczy ratowali się tymi lekami, żeby robić cokolwiek i mieć ze sobą kontakt, oraz ze swoimi najbliższymi. Właśnie. Mówiąc krótko i zamykam już swój aparat mowy. Jak ty się czujesz z pojęciem ADHD i jak ty się z tym konfrontujesz? Ja się w ogóle z tym nie konfrontuję. Ja żyję z tym i się mam z tym bardzo dobrze. W sensie na szczęście udało mi się to obrócić w, w same jakby pozytywy. Jest to znaczy są pewnie rzeczy, które na pewno są może uciążliwe dla osób obcujących ze mną, czasem to moja nadpobudliwość. Czy, czy w sensie też pracuję nad tym? Wiem, że parę lat temu byłem dużo trudniejszy gdzieś tam w obcowaniu i wiele osób się ode mnie odbijało po prostu, bo, bo byłem zbyt... Po prostu zbyt. Wszystko było zbyt. Zbyt głośny, zbyt dużo mówiący, zbyt dużo chcący powiedzieć naraz i tak dalej. Troszkę mi już z, z latami teraz mi się wydaje, że troszeczkę się uspokoiłem, choć cały czas to jest. Nigdy nie miałem tego zdiagnozowane i nawet nie wiem, czy, 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 czy jest taka potrzeba, żebym musiał to diagnozować, bo ja się naprawdę z tym świetnie czuję i, i, i właśnie robiąc tyle projektów naraz i rozmawiając z tysiącami ludźmi, yy, po prostu czy to na eventach, czy, czy po prostu codziennie, po prostu tych telefonów, rozmów. Jest tyle, że mało kto normalny by sobie z tym poradził, i wiele mam znajomych, którzy mówią, że będąc ze mną przez godzinę, widząc ile ja rozmawiam z innymi, mówią, że oni już są zmęczeni tak naprawdę byciem obok. A u mnie się dopiero dzień zaczyna, jeszcze takich rozmów będzie kolejnych 30 dzisiaj. I ja się z tym czuję znakomicie. i Im więcej mam takich rzeczy do zrobienia, tym, tym jest lepiej jestem zadaniowcem, i, i w ogóle bym nie nazywałbym tego właśnie, jak na początku powiedziałem, że nie, że walką, tylko że mi jest z tym świetnie. Ja w ogóle nie chcę z tym rywalizować, ani nic ja to chcę wykorzystywać, tylko w, na dobre rzeczy. A jak odpoczywasz? Czy gram w to... gry. Lubię sobie zagrać w grę i się odciąć i sobie gram w karcianki jakieś albo strategię. wielą strategię. Po prostu. Ta, i tam się mogę odciąć faktycznie, że sobie ta, no, Z synem spędzam czas. Gram, tutaj, 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 mówię, ale to też aktywny odpoczynek. Też nie umiem leżeć i, i nic nie robić. No, czasem sobie coś poczytam, ale też nie, nie jest tego aż tak dużo. Czy jako domniemany adowiec uświadomiony jesteś w stanie powiedzieć, czego nie będziesz miał? Nie możesz. Czego ci brakuje w wyniku latania szybkimi liniami lotniczymi? Szybkie linie lotnicze, to jest dobre określenie. Czy, czy czegoś ci brakuje? Czy na przykład nie czujesz się czasem zamęczony samym sobą? Albo... bardzo rzadko mi się to zdarza. Faktycznie jak mam intensywność, miałem teraz ostatni taki czas, no nie, miesiąc mnie w domu nie było, bym tu na jakimś obozie hip-hopowym, później na wyjeździe, później festiwal. Jest taki moment, że jest tego że jest, czuję to przebodźcowanie, ale to mi wystarczy jeden dzień pośpie 14 godzin. Też nie dużo śpię. Ogólnie nie lubię spać. W ogóle, jak można było wziąć tabletkę i nie spać, to bym to bym jadł tą tabletkę w ogóle. Bez sensu, to jest, mój syn, Wita Witata po co to spanie w ogóle, przecież to jest bez sensu. Ale wiem, że regeneracja jest ważna, potrzebuję jej mniej, może niż normalnie Ludzie, ale zdarza się to, że tak raz na miesiąc muszę odespać i śpię po prostu bite 14-16 godzin i wstaję już jest wszystko ok. I już mogę od nowa wsiąść w szybkie linie lotnicze. Myślisz? No. Czasem ile to jeszcze potrwa? Czy Myślę, masz że takie? To się my? nie skończę. Myślisz, że to się nie skończy? Nie, nie, po, poznałem też wiele osób, jakby w tym, w tym ciebie, czy powiedzmy jeszcze kilku działających w branży kreatywnej, ludzi gdzieś tam po 50 czy do 60, dochodzących, którzy mają tę energię cały czas w sobie i wiadomo, no już nie wszystko mogą zrobić, wiadomo, już, że, że tak powiem, biologia nie pozwala na życie, 20-latka, czy 30-latka, ale ta energia się nie zmienia. Mi się wydaje, że to się, to nie, to nie jest wyczerpywalne w ogóle, to jest odnawialne źródło energii. ADHD underground Patronici, patronauci i patroni, gdybyście chcieli się poważnie przyjrzeć temu, co można zrobić dla innych za sprawą zasilania takich jak my organizacji absurdu absolutnego z misją i pasją, to trafiliście pod właściwy adres patronite.pl łamany przez ADHD underground. Kochani, my to robimy tylko i wyłącznie dla was, dla ludzi, których znacie, dla tych, którzy męczą się, dręczą, albo osiągają wreszcie ulgę poprzez diagnozę, leki oraz stosowanie innych alternatywnych metod ustawiania się z ADHD. Pomóżcie im, zasilając nas, bo my wiemy, co zrobić, żeby ulżyć tym, którzy męczą się, dręczą, lub wreszcie potrafią poradzić z ADHD. ADHD Underground. Amerykanie mają swoją muzykę country. E, Szwedzi i skandynawowie mają swój heavy metal. My mamy Disco Polo. A my mamy rap, mój yeah. drogi. A to Daj się teraz szansę. trochę bardziej myślący, my mamy rap. Ale, ja tu... ale disco polo to takie polskie country, nie? Można powiedzieć, okej, okay, że to jest taka nasza jakby rdzenna... E, ja bym country nie obrażał, dlatego że mimo wszystko. Nie, no ja mówię wprost, ja mam no. takie momenty, kiedy po prostu wyje polo swojej dziewczynie no. e, albo ten natomiast no... Czy ja bym tego słuchał nie dla jaj w samochodzie? Nie, nie, no to ja w ogóle nie, nie to znaczy, że coś się nam stało, nie? Uh -huh, uh -huh, no Ale nie. mam szacunek do jednego zjawiska w disco polo, ponieważ my tu jesteśmy kreatorzy muzyczni. To jak ja widziałem... Wiesz, są tacy kreatorzy i znam ich wielu. Mnóstwo książek napisali, a nigdy na dyskotece disco polo nie byli. Uh -huh. A trzeba to zobaczyć. Co tych ludzi naprawdę kręci? Co jest w tych tekstach? To Dlaczego... jest takie ocenianie z zewnątrz zawsze, Dlaczego miliony tak, no? ludzi? Mówię to teraz przed milionami słuchaczy. Dlaczego oni czują się najlepiej i najlepiej się rozumieją z tym właśnie gatunkiem przetransponowanej muzyki ludowej na, na muzykę disco? Dlaczego to właśnie wjechało? Jest bardzo prosty rytm, przyjemny do potańczenia. Teksty są nietrudne, mówiące o tej pięknej pani i o tym pięknym panie, że się będą wieczorem bawić i tańczyć i kochają się i tak dalej. To jest, jestem w stanie to zrozumieć, że, że to że ludzie, którzy nie słuchają muzyki w takim sensie, że nie są nie oczekują muzyki niczego więcej, to im idealnie. Jakby to, to zaspokaja potrzebę posłuchania sobie takiej łatwej muzyki, prostej i przyjemnej. I hip hop teraz też troszkę z tego czerpie, korzystając z tych takich prostszych rytmów i prostszych tekstów. I często się teraz mówi, że już czasem trudno jest odróżnić tekst rapo rapowy. Nie mówię oczywiście o wszystkich, ale o tych takich, powiedzmy, gdzieś tam popularnych, które idą szerszym, szerszym torem, że jest to bardzo podobne do disco polo, bo działa na podobnym, na podobnym patencie. No ale dosyć. na szczęście to jest tylko jedna z odnóg hip-hopu, powiedzmy to taka dyskotekowo, bo mamy dużo ambitnej i cudownej jest taka muzyki tam. Piosenka disco polo, która porusza mnie jak blues. Okej. Okay. Ja ma taki tekst, jesteś szalona, przestań mhm. wreszcie śnić, nie jesteś aniołem. I powiem Ci, że kiedy widziałem ludzi szalejących przy tym kawałku, mhm. to widziałem, że oni się uwznoślają tak, jak przy muzyce duchowej. Mhm. I zrozumiałem wtedy pewną rzecz, że mm, my nie możemy oceniać z naszej perspektywy, a już w ogóle z perspektywy... W ogóle oceniać. Oceniać dokładnie, kim my jesteśmy bogami. Kim Ty jesteś, żeby oceniać. Ale kiedyś poproszono mnie o to, żebym napisał teksty na płytę Disco Polo. Tak? Do ciebie? Jako ghostwriter? Po prostu. Ja dużo uh -huh. napisałem różnych rzeczy. Okay. Zajmuję się wymyślaniem całe życie. Uh -huh. Więc siadłem. Uh -huh. I poleciałeś? Zaproponował mi to kolega i mówi słuchaj, wiesz co, to, to na pewno będzie proste, dużo ci do czasu nie zajmie. Słuchaj, nie dość, że mi to zajęło dużo czasu, no napisałem to w ilość tam wariantach. Uh -huh. A potem była taka komisja, która po prostu to oceniała, łącznie z twórcami Disco Polo, czy to w ogóle jest to. Okay. Czy to siądzie, czy Słuchaj, to ja nie? mam, Ja się nie wstydzę, żeby przyznać się do wielkiej porażki. Okay. Ja nie byłem w stanie napisać tekstu Disco Polo. Wielu repertywów nie umiało. Wiesz, o co chodzi? Tak, bo to nie jest, bo to, to trzeba umieć zrobić prostą rzecz, trochę liryjkę, bo to się tak wydaje. Tę lirykę trzeba czuć. I to tak, żeby trafiło w sedno i żeby trzeba ludzie tamtąd, Trzeba tak. wiedzieć, jak to jest. To, z, to Musi wyjść z serduszka. Aha, takiego, a nie innego. <laughs> uh -huh, uh -huh. Co tak, innego z rapem. Kiedy rap wprowadził, kiedy powstał rap, ja byłem wtedy w Amsterdamie, kiedy powstał rap w Polsce. Mieszkałem tam 6 lat i znałem rap z takich nowojorskich klimatów, które przyjeżdżały do Amsterdamu. Ale mi te historie w moim programie kiedyś. Tak. I, I po czekało. prostu i nagle przyjeżdżam do Polski patrzę, a u nas rap jest zupełnie czym innym. U nas jest rewolucją społeczną. Tak. To mówiłeś, to U nas jest. biedne chłopy z, 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 z biela głosem, głosem szły, zbierały butelki, kupowały peceta i mikrofon. I na, na Majka... mieli wrażliwy, byli, ktoś, chcieli tą wrażliwość gdzieś przelać, i coś, ten bunt. Przede wszystkim wiedzieli, że muszą napisać jakaś. parę tekstów. Tak. No to o czym? I stajesz, jak Mickiewicz przed dramatem, pod tytułem O czym ja mam napisać? Nie pisali o życiu o tym co O bloku, że na, z tyłu na bloku nie ma spokoju, powie... tak. i kurwa same psycho i męczą. Ale mogę jest blisko, przyjść do nas na boisko. boisko dokładnie. Proste. I słuchaj, i teraz po, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że m, m, w tym nawijaniu powstał pewien adehadowy problem. Hmm? Jak zapamiętać ten tekst? Kiedy w kulturze pan którą reprezentowałem dużo wcześniej, mieliśmy proste proste czekamy, 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 tak czek sygnał z centrali. No to stawało 100 osób i śpiewało to nawet jak nie za pierwszym, to za drugim razem. No to weź nawiń jakikolwiek tekst, kurwa molesta, już nie daj Boże, fokusa, który wczoraj w samochodzie żeśmy po prostu przeżyli jak małe składnik. Jak powrębie, chcę, chcę pochłoń Tobie. Tak. Rozumiem że w co chodzi w podłogę. Tak Więc jest. jaką trzeba mieć głowę? Jakie trzeba mieć nastawienie do pochłaniania takich ilości tekstu, kiedy większość. Do tego wszystkiego jeszcze skuta THC w każdą stronę i ten fenomen wydał mi się też niezwykły. Po prostu, ADHD dobrze się ma w rapie. Ja mam wrażenie, że większość. W ogóle w artyźnie, nie? Czy nie, Czy... Ale w... bo w malowaniu tu też trzeba mieć Ale w spokój... tym rapie dla narwańców. No tak, narwańcy Rozumiem. są tutaj potrzebni. Przecież to słowo wariat uh -huh, uh -huh. w rapie. Uh -huh. To słowo wariat w ogóle. Jak Cię poznałem, to byłeś YouTuberem który wrócił z Norwegii i o tym zrobiłem reportaż, bo takie reportaże akurat robiłem wtedy o powracających ludzi z emigracji. Tak. Ale miałeś już doświadczenia w rapie. Tak. No, miałem. miałem Jakie jest twoje doświadczenie w rapie i jak się w tym znalazłeś? Jak byś się tak zaprezentował przed milionami słuchaczy? Trzy słowa do ojca prowadzącego. Tak jest, tak. Oj, zaczęło się mm, klasycznie od kaset, mikrofon, ten się tego, jamnika. Nie, no to, tą historię nie będę już, bo to, ja, ja jestem znudzony tym historią, bo to już słyszałem je tyle razy, jakby zawsze każdy ma tą samą historię, kto zaczynał w tamtych latach. Gdzieś ktoś przyniósł, tu molesta, to skonsum tu kaliber. Ją, skonsumujmy ją tak. A później... Kim w rapie? Czym się zajmowałem? I byłem i raperem, i później realizatorem w studio. Miałem swoje studio nagraniowe. i, i znaczy Studio nagraniowe to bardzo szumna nazwa, zebrane w pokoju, ale szyba była, mikrofon pojemnościowy był. E, dużo... Tak samo miałem ciemnie kiedyś fotograficznie. No, oczywiście, miałem na, na, no, na tak. szybie i już była ciemnia. Dokładnie tak. Kiedyś no. w mikrofon w szafie, wiadomo, to jest pierwsze rewolucja. nagrywanie. Każdy tak. może zostać artystą. Oczywiście. I, I rapowałem bardzo dużo, nagrałem z 300, może 400 piosenek. Jednak zawsze czułem, że. W sensie, od początku słuchałem bardziej z, z, w sensie bardziej uzdolnionych kolegów. I nigdy nie miałem z tym problemu. Mówiąc, że nawet jak siedzimy w studiu, naprawdę miałem to szczęście, że pracowałem z kilkoma. Jakby legendami z tamtych lat z podziemia, naprawdę utalentowanymi ludźmi. I siedzieliśmy razem, był wymyślony tekst, ja napisałem, czy. Czy tam w sensie rapuję sobie go, wchodzi gościu, który był ode mnie po prostu 10 razy lepszy i ja mówię, 3 lata będę siedział, nie napiszę tak jak ty. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja nie muszę rapować, żeby żyć w rapie jakby. I, i byłem bardziej atmosfery od odłączenia ludzi i, i gdzieś tutaj była moja siła. I to ADHD wtedy było bardzo, bardzo przydatne. I no później miałem przerwę właśnie Norwegia, ja 7 lat wyjechałem do Norwegii, tam się urodził syn, tam pracowałem. Tam miałeś pracowałem. ADHD czy Nie. Tam, no tak, tak, to już tam fizycznie pracowałem. Dziennie 15 ton na plecy rzucałem i, i robiłem po 12 godzin, 5 dni, 6 dni w tygodniu, bo był cel zarobienia po prostu, wiesz, jestem zadaniowcem, e, zarobię pieniędzy. I wtedy tam mm, całą energię pożytkowałem na pracę fizyczną. To teraz mam problemy z kręgosłupem, w sensie mam zdarte kręgi gdzieś tam na dole, bo od schylania się i od podnoszenia ty, 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 tylu, tylu ciężarów. I jednak no to tam by, byłem na tyle zmęczony, że później jak wracałem, to bym maksymalnie co mogłem zrobić, to spacer po fiordach, gdzieś tam popatrzenie sobie w góry i, i spać, i rano do pracy, bo wstawałem czwarta, piąta i leciałem do roboty, więc tam nie było mi trudno, że tak powiem, z nim, bo, bo no, ta cała energia była spożytkowana na to, żeby zarobić więcej, bo jak podnosiłem więcej, przynosiłem więcej, to dostawałem jakiś tam bonus i zawsze przeliczałem to, że mogę zrobić jeszcze trochę więcej, żeby później było łatwiej w przyszłości. No, i, I w pewnym momencie, jak już mieliśmy wracać, moja żona zadała mi jedno ważne pytanie, co chcę w życiu robić i co lubię robić. Ja odpowiedziałem, że w sumie lubię gadać o rapie. To może kanał za już, może kanał na YouTube czas zrobić. No i, i tak to się zaczęło. Dwa lata nagrywałem z Norwegii. Nie wiedząc, czy to się w ogóle uda, wróciłem do Polski, bo, bo jednak y, właśnie, o, możliwe, że to jesteś, mówisz, a propos DHD i tej, tej energii. Brakowało mi życia tam. To, że były pieniądze na koncie, już kupiliśmy tam dom, mieliśmy elektryczne auto norweskie życie, jak z bajki. Wszystko było, syn się urodził, już, już, już mógł iść tam do przedszkola, ale brakowało życia, brakowało emocji, brakowało, no, za, za młody wtedy byłem. Dzisiaj, jak, tak sobie myślę, jak jechałem teraz miałem 40-40 si parę, to bardziej bym docenił te, te warunki przyrody i to jakby ten spokój. Bezpieczeństwo. Ojej, to bezpieczeństwo, którego właśnie teraz nam brakuje w tych trudnych czasach, byciu influenso, aktywisto, kimś takim nie wiadomo kim do końca. Więc to jest na pewno trudniejsze teraz. Ale no, wtedy nam brakowało życia po prostu. I, I wróciłem, no i postawiłem wszystko na jedną kartę z, i, i postawiłem na robienie YouTube'a o polskim hip-hopie. Mm. A później się to rozrosło, do prowadzenia festiwali, do robienia własnych festiwali, do w e, działania w podziemiu w mainstreamie słam, Ile w tym YouTube'ie wytrzymałeś? 10 lat teraz, w tym roku dekada jest dokładnie. Była teraz w sierpniu, to jest sierpień, nie, to, 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 to ile w sierpniu, się ten w 2014. Dał, a ile zabrał? Bo ty byłeś naprawdę youtuberem z konkretną znajomością obsługi tego... E, urządzenia. Nie, właśnie nie, to się tak wydaje tylko. No przecież ty mm. robiłeś wszystkie chyba formy opowiadania na YouTube A, w ten, w ten sposób, dobrze, to tak, ale też byłem mm. jakby naturszczykiem i sam, sam się wszystkiego uczyłem, bo zakładając kanał na YouTube jeszcze nie miałem Facebooka, w ogóle byłem, nie miałem Facebooka, nie miałem Instagrama, w ogóle nie chciałem tego mieć, w ogóle nie, nie, nie wychowywałem się z tym i dopiero mi siostra powiedziała po, po tym, jak już kanał był, miałem jakieś odcinki i ona mówi Facebooka musisz mieć, ja mówię, ale po co mi ten Facebook? W ogóle bez sensu, mam już YouTube, jest, chyba mi wystarczył. No nie, Facebook, Instagram, to wszystko musi być. I faktycznie miała radę. I się uczyłem tego wszystkiego. Ale tak, robiłem no wszelakie formaty: od, od autorskich po wywiady, po jakieś nie, nietuzinkowe wywiady. po Mnóstwo Najwych, formatów, chaty, quizy, nie wiem co tam mnóstwo, jest. Wszystko, wszystko, wszystko. I to też było wszystko wymyślane gdzieś tam wieczorem, się na W którym pomysł, momencie że? zostałeś youtuberem, wiesz, jak się zapyta dzisiaj dzieciaka, mhm. a miałem okazję to robić kilkakrotnie podczas projektów filmowych. Mhm. Kim chciałbyś YouTuber? być youtuber? mój syn też będzie youtuberem. Mam ma raz było tyle możliwości za dzieciaka i to coś reprezentowało, że jeżeli ty chcesz być strażakiem, no to jesteś testosterynowy. Jak chcesz być pisarzem, zdarzało się to niezwykle rzadko, no ale takie tam akcje typu żołnierz, górnik, no to tam większość chłopaków jednak mówiła, prawda? I jakieś takie historie. Coś nas rozróżniało. A teraz... Na razie wszyscy chcą, ale jeszcze nic z tym nie zrobili, i to się, będzie bardzo prosta selekcja, bo wszyscy chcą, bo wszystkim się ale ja to rozumiem z perspektywy dziesięciolatka, latka który już kuma i, i mam jedenastolatka, więc wiem o czym mówię. Mają zupełnie inny jakby pogląd na życie i tak dalej. I on jakby jak widzi, to jakby dla niego nie ma innej opcji. No jeżeli możesz robić, to, o, o, lubią gry, lubią robić to, co w sensie no, spędzają czas po dziecięcemu, że tak powiem, i mogą jakby to przełożyć, że można być youtuberem i o tym mówić w sensie i nie wiem robić unboxingi lego nagrywać Minecrafta yy, grać yy, yy, try, robić jakieś wszystkim się wydaje na, ty, tylko że to jest ten moment na razie wydawania się że wszyscy chcą to robić bo nie wyobrażam sobie inny no, po co musisz być strażakiem kimkolwiek jako może być youtuberem jeszcze widzą tych youtuberów jak na górze którzy mają być pieniądze? strażakiem w Minecrafcie? no proste i zarobi więcej z domu, nie będziecie się przejmować. A jak nie się będzie... znudzi byciem strażakiem, to zaraz zostanie kim innym. No, dokładnie. Policja tym i Tylko, że, z tylko widzisz, jest taka, taka sytuacja, że jak mój syn też takie coś miał z 2-3 lata temu, tak bardzo, bardzo, to ja mu mówię, dobra, masz kamerę, wy napisz sobie scenariusz, nagraj to, zmontuj to i już nagle było takie a to może później, bo to widzisz, tak się wszystkim wydaje, że o, będę youtuberem, ale jak nagle dojdzie do tego, że tu trzeba Panie. mieć sprzęt, trzeba mieć to i, i że po czasie, jak nagrasz 6, 7, 8, 9, 50 odcinków, czy tak jak ja 700, to nie jest tak, że przy pierwszych 50 już będziesz coś z tego miał i nagle ta pasja jakby szybko zostanie to wyjaśniona. Kiedyś Więc, ci pokażę kiedyś z młodych ludzi, Wielu z młodych ludzi myślę, że po prostu zweryfikuje ich czas i to, że to naprawdę wymaga dużo pracy i też samozapału i to, że nagle jak zaczynasz robić ze swojej pasji, i pracę, to nagle ta pasja przestaje być już trochę pasją. I no, wiesz, to jest wierzchołek góry lodowej, który, jak się zajdzie delikatnie niżej, to odpada większość. I, tak się, I wtedy dziewczynę. pójdą na strażaka norm prawdziwego. Kiedy, to tak jak poznaje się młodą dziewczynę, ona jest taka miła, inteligentna, strasznie pięknie pachnie, mówi tak. takie fajne rzeczy, Jezu, lubi cię niezwykle. A ty po prostu wow, a po pięciu czy dziesięciu latach jest jest Twoją żoną, i wtedy się okazuje, co ty masz do zrobienia za deal w życiu. Tak. Co ty chciałeś unieść? A propos dzieci YouTube'a, zrobiłem kiedyś w podstawówce, zostałem poproszony i nie wiem, jakim, co mnie do tego nakłonił, ale poszedłem i to zrobiłem. Druga klasa podstawówki, jak pani przestaje mówić, to oni wszyscy wrzeszczą. Cały czas wrzeszczą. Mhm. Ja waliłem taką linijką w, w ławkę i wtedy trzy sekundy przerwy. No, i jedyne, co ich naprawdę e, przerwało, to to, jakim zabrałem wszystkim komórki. Powiedziałem, że muszą położyć tu, bo to jest ważne tego. I oni zamurowani patrzyli się w ten stos komórek, co to będzie. I ja mówię. E, Depends, no. I pytam się, kim oni by chcieli być, a, on, a, a jeden koleś od razu się wyrwał, i mówi: Ja chcę być YouTuberem. Ja jestem YouTuberem. Jest. Jestem YouTuberem. Mhm. Ja mówię: no dobra, a co ci się podoba w tym YouTubie? A wszystko, wszystko tu, 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 a co ci się nie podoba? To jest pisanie scenariusza. Ja się tak męczę, jak piszę scenariusz, wiesz, taki ledwo, ledwo mówi wyraźnie ten, ten mm, dzieciak. Tak już pisze no? a on już pisze scenariusz i go nigdy nie może napisać, bo on to jest jednak strasznie trudne. A następna akcja to była taka, że jakimś sposobem opykał sobie on, że od razu robi e, relację online, ten taki nadawanie on. Mm -hmm. I nagrywał te, 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 te wszystko, latał po klasie, nagrywał dziewczyny. One go informowały, drąc się do niego, że on nie ma praw autorskich do ich wizerunku, uh -huh. i on przy nich musiał to kasować. I tak wyglądało parę godzin jego youtuberstwa. Nie, uh -huh, uh -huh. Je nagrywał, wpuszczał na ten on, a one mu kazały to kasować, mówiąc, i tak dalej. Więc to jest taki symbol, taka pigułka tego wszystkiego. Był taki moment, kiedy ty, mój drogi, zrozumiałeś, że jesteś przebodźcowany? Czy ty w ogóle bywasz przebodcowany? Tak, no tak jak mówię, zdarza mi się, jeżeli naprawdę jest ta intensywność jest tak duża, że to potrzebuję po prostu czasem tak o 17 się położyć, a dnia do 15 po prostu mam taki reset, że po prostu organizm już sam mi to mówi, i, i, ale to się zdarza bardzo rzadko. A przebodźcowań tak, miałem 3-4 lata temu. Kiedy wszystko też jakby ogarniałem sam z pomocą żony, która, która gdzieś tam mnie wspierała, ale no wszystko było na mojej głowie w takim sensie, że od wymyślenia po nagranie, po zmontowanie, po... a miałem, kurczę, weekendami czasami po 14 gości na weekend i nagrywałem 25 odcinków tygodniowo. i Tego było tak dużo, w sensie jakby jak wtedy to się działo, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Teraz jak na to patrzę z perspektywy, mówię, o tam Boli. było, Boli. że było tego bardzo dużo. No i tak i wtedy było, było dużo marihuany, która pozwalała mi, że tak powiem, niby, niby delikatnie się rozluźnić i, i zluzować, a tak naprawdę to była droga donikąd i też przestałem już jakby użytkować tej substancji. No jak tej, się orientujesz, pięciu rzeczy, a przecież dobrze o wszystkim pamiętałeś. Tak. Tak, że tak. tak ci się chce pić cały czas, że już tak mówisz specyficznie. Uh -huh. Że w oczach masz taką pajęczynkę mgiełki, która natychmiast identyfikuje cię w gronie Blantomanów, że jesteś z tej załogi. To kiedyś mnie... jeden z raperów mi fajnie, kiedyś gdzieś był, gdzieś, przyjechał i mówi się, pyta, czy palę. A on mówi, no, że palę. Ale on, ale nie, 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 to nie chodzi o to, że palić. Czy jesteś w to wpierdolony? I ja wtedy powiedziałem, że nie, a byłem. I musiałem Powiedz, się szczerze. Cieszmy się, żeśmy wyskoczyli, bo ja byłem za takich czasów, jak wszystkie te pierwsze rapy, hem Molesty i właściwie każdego z kalibrem tym soft rapem włącznie, mhm. to który zresztą uwielbiam akurat w tym wydaniu, mhm. to po prostu to uświęcenie marihuany. Ja przyjechałem wtedy z Amsterdamu po 6 latach, a w Amsterdamie pracowałem dla ruchu High Times. I to nie dlatego, że byłem na początku takim działaczem. Bo ja przyjechałem tam, miałem 20 lat i byłem po prostu zajebiście rozkochanym w życiu pankiem, co miał słońce idealne. za włosami, i alkohol już wystarczył za wszystkie religie. I nagle się okazało, że jeszcze jest to i mnie zatrudnili słońce do roboty. Ja chciałem tam zarabiać, ja nie chciałem propagować legalizację tak. Wyszło, jak wyszło. I wróciłem już jako wujek chmura do Polski w Ekipcie <laughs> podpisałem pod letonami w ślizgu którym zarządzał świętej pamięci Kowal i chciałem wysłać intencję w jego kierunku, że tyle dla nas zrobił i niech mu to zwraca. Dobrze. I on po prostu wiesz, i, 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 w, i w tym wszystkim tak bardzo w to wierzyłem do momentu, kiedy nie zacząłem mieć problemów z odstawieniem. Mhm. Bo się pociłem. Spać nie mogłem dwie noce. Kurde, jak to? To ta święta marihuanka, to ona robi takie. No to nie, właśnie u mnie jest tak, że ja w ogóle, właśnie jak sobie powiedziałem, to po prostu przestałem i nie miałem żadnych jakby odstawieńczych problemów. Ale to chyba u mnie z rodzinne. mam. Moja mama też, też tak rzuciła po 25 latach palenia papierosów. Jednego dnia powiedziała, że koniec i po prostu koniec. I podobnie zrobiła z alkoholem i tak samo było. No to ty Przez masz na silny dzień. genom. To ci no bardzo tak. w życiu będzie pomagać. O i tak, wiem o tym, że, że jest ta siła taka, że. Powiem jak ci, sobie dlaczego, powiem, to tego nie będzie. Powiem ci, dlaczego założyłem Adehane Underground. Dlatego, że e, po pierwsze, żeby się przyznać już tak zupełnie, uważałem, że proszki na Adehane na dacie pomogą mi w życiu zorganizować sobie lepiej pracę. Mhm. która nie mogła być, bo prokrastynowałem w kółko i wciąż wymyślałem coraz więcej zadań, których wcale nie chciałem kończyć, bo nie mogłem się nad niczym do końca skupić, bo jak przeczytałem o tym, jak działa Aderal i proszki na e, metamfetaminie, metylofenidacie, to zrozumiałem, że chyba jestem chory, chyba muszę sobie pomóc no. i że to jest jedyne zbawienie i tam i w to wcisnąłem. Potem się z tym skonfrontowałem, potem zrozumiałem, że jest jeszcze e, jakaś polityka big farmowa, to używam słowa, za które mnie zawsze ganią, w związku z tym m, chyba komercyjnie mi nie grozi, ale Panie już nam naprawdę co możesz, bo lecimy na oparach. I generalnie, wiesz, a rozwiązujemy ważne, ważne problemy i ważne pytanie sobie zadajemy. Przeczytałem taką książkę Byung Chul Hana, mojego wielkiego mistrza. Jak zaczniesz słuchać podcastu, to zobaczysz, że ja prawie zawsze mówię o Byung Chul To jest koreański filozof, który napisał taki esej Społeczeństwo zmęczenia. Mhm. I tam jest napisane kim my jesteśmy w kontekście wsadzenia nas w sieć. Kim my się staliśmy w takim pojęciu filozoficzno-socjologicznym? Jesteśmy społeczeństwem zmęczenia, które nigdy nie osiąga głębokiej nudy, ziarna kreacji, który jest poddany przemocy neuronalnej z każdej strony. I my nie wiemy o tym, że już jesteśmy pozawijani. W drugim eseju Rój Cyfrowy opisał, kim my jesteśmy w sieci jako osobniki. Czy my się wspólnotujemy, czy nie. I tak dalej. Ja wtedy zrozumiałem, że większość z nas, no inaczej, prawie wszyscy, jesteśmy przebodźcowani. Nawet żyjąc w takim mieście jak Warszawa, w sercu jego tu siedzimy. ogromne. Wszystkim a, a, muzyką Nasze dzieci są przebodźcowane. Od Kochamy staw... nasze dzieci nad życie, a nie możemy, wiesz, jak ja widzę tych, tych młodych rodziców, którzy chcą wytchnąć, chociaż na chwilę i wtykają komórkę w łapki temu swojemu, co go niby kochają najwięcej tak, na tak. świecie i często zdesperowani nie mają w ogóle Nawet, wyjścia. To, to raz, że nie ma wiecie, ale to jeszcze jest ok, bo te dzieciaki muszą żyć z telefonami, w ogóle w sensie, że takim jest taki dzisiejszy świat i dobrze, że oni są obeznani, Tylko gorzej, jak nie mają w ogóle świadomości, to te dzieci oglądają. I w ogóle, co, on tam, co tam się w tym internecie dzieje. I, później, I że nie mogę skończyć że... tego robić. A to prawda. A ja w ogóle mam taką, taki ten w sensie urodził w Norwegii, i to jest, to jest też niesamowite doświadczenie. I to, uwielbiam to obserwować, kiedy on. wiadomo też za pan brat i telefon, i tutaj, i, i Minecraft, i konsola. I ja ch chętnie z nim uczestniczę, bo też jest właśnie z tym graczem, i, i, i lubię to. Ale on jest zupełnie inny, w sensie jak idziemy do lasu, mamy szczęście niedaleko lasu, mieszkamy w tym. I on jest, też się urodził w Norwegii, my codziennie chodziliśmy po górach, w sensie jak on od, od, codziennie, jak nie chodził, to ja go brałem na barana i chodziliśmy po prostu po lasach i po górach. I on tam jest zupełnie innym człowiekiem. Wyjeżdżamy sobie na trzy dni do lasu, powiedzmy, gdzieś pod namiot mm -hmm. i w ogóle, i tam nie ma w ogóle jakiejś rozkwinki, telefonu, w ogóle nic. I tam i widzę to, że i on to bardzo lubi. Mówi, idziemy do lasu, jasne, idziemy. I ma to, że nie, że wezmę telefon i usiądę gdzieś przy drzewie i będzie grał, tylko polecam każdemu jak I... najczęstsze wy wychodzenie do natury. I dlatego Cię wypytuję o Twoje przebocowanie, bo. E, no, do natury też dużo. Bo mam jakiś daje. czas i patrzę, nie patrzę, ale uczestniczę w tej. Mam kilku takich kolegów, co właściwie telefon im się rzadko wyłącza, e, którzy ciągle nadzorują kilka procesów różnych, tak, jest. którzy muszą angażować te swoje emocje i na układ nerwowy. A jeszcze jak wiem, jak bardzo byłeś zaangażowany, bo od jakiegoś czasu nie jesteś. I to jest bardzo ciekawe, jak ci się zmieniło życie, kiedy nie musisz już siedzieć non-stop na internecie. W sensie, nawet nie, że nie muszę, tylko sam to był wybór trochę świadomy, a trochę jakby branża właśnie się zmieniła o tyle, że tych materiałów, w ogóle mnie przebranżowiłem się delikatnie, bo właśnie kiedyś byłem cały czas w internecie, pamiętasz, ze spinaczem, też spinaczem spinacz Spinarz kiedyś do mnie dzwonił i wyskakuje, ja nie jestem w internecie, ale ty jak tylko włączę internet, ty tam jesteś, że wyskakujesz z lodówki, to parę lat temu było i faktycznie było mnie mnóstwo wszędzie, z każdym nagrywałem, robiłem później stopniowo to zmniejszało się a teraz robię, kurczę, mniej za więcej można powiedzieć. No wolę, wolę właśnie być nie wiem, producentem wykonawczym i połączyć ludzi, stworzyć super muzykę z super teledyskiem i gdzieś zająć się tym i, i też jakby zarobić na tym wytwarzając coś dobrego, nie musząc angażować się sam właśnie tu przed kamerą, czy stając i mówiąc, cześć kochani, tu śniadanie, cześć kochani, tu południe, cześć kochani, idziemy spać razem, bo mm -hmm. tak miałem bardzo często. Budziłem się rano szóstej, już pisałem posty. zasypiałem o 24, odpowiadając jeszcze ludziom gdzieś tam na tym, a jeszcze do tego rozmawiając z połową branży, czy to z mainstreamem, czy to z podziemiem. I to, ten COVID tak naprawdę mi bardzo dobrze zrobił w takim sensie, że ok, zamknął mi wiele projektów i spowodował, że, że było dużo trudniej ale dzięki temu była chwila na to, żeby gdzieś tam może to przewartościować i cały ten rynek przewartościowanie mi posłużył, mi w sensie, no ja w ogóle kiedyś z Wilkiem o tym rozmawiałem, WDZ, pozdrawiamy, tak jest. że Wilku mi powiedział właśnie, żeby ufać procesowi, żeby po prostu jak coś się dzieje, że zamykają się pewne drzwi, to widać, że miały się zamknąć, żeby otworzyły się kolejne i, i że gdzieś na, będąc kreatywnym i nie poddając się właśnie i właśnie mając ten silny genotyp, że nie usiądę w kącie i nie będę płakał teraz o Boże, bo kiedyś miałem wyświetlenia, teraz już ich nie mam, wiem, że sobie poradzę i że zrobię coś, coś pojawią się rzeczy po prostu. No. Jeżeli będę ciągle jakby z dobrą energią do, do ludzi przychodził i, i gdzieś ta energia wróci, nigdy nie wiadomo w którym momencie. I, I zrobimy jeszcze wielkie rzeczy. ADHD Underground Obserwując tą falę ADHD, bo to w pewnym momencie w Polsce wszyscy o tym piszą, Przecież co o tym mówią? Przez no co jak to... byłem dzieciakiem, to było tak, że tu tak było rzucane, że ADHD ma. On ma ADHD, bo dużo gada, nie przeszkadza. Że ty masz ADHD. No tak, no zawsze. No, nie, nie było to zdiagnozowane, ale od, za, od za mną chodziło od dzieciaka zawsze. No bo jak on... tu siedział na twoim miejscu wieniąc, molesty, to... O, kolejny To ja... E, on też się nie diagnozował. Ja mhm. on też uwielbiał swoje... A ma, na 100%. On też uwielbia <laughs> swoje ADHD. Tak. On jest... Też się je przekuł w super rzeczy. On jest... Jest no byłem z nim na, na wielu różnych tam spotkaniach towarzyskich, na których jak on włącza swój nadajnik, to jest już wtedy naprawdę trzeba się przestawić na odbiór. Uh -huh, uh -huh. Możesz sam coś próbować, ale znam tylko takich dwóch: to jest on i Tymon Tymański. Uh -huh. Coś niby jest w relacji jakiejś, coś niby się odbija ten ping-pong, ale ja mam wrażenie, że raczej skłosz, kurwa, cały czas Skłosz. Ja, wiem, a, ja ta. też tak kiedyś miałem, ja już się troszkę uspokoiłem bo i zdaję sobie sprawę, że czasem to moje nadawanie, chociaż pewnie tak gadam, a są momenty, kiedy się odkręcę i też mówią, że no ale że oni to lubią i że wtedy dają mi tą przestrzeń, żebym, żebym grał w skłosza. A osiągnąć to wszystko bez ADHD? Nie ma szans. Właśnie w ogóle jest. jestem wdzięczny. Jakby bez tego w ogóle nic by nie było. Nie, nie, nie ma opcji, żeby na tylu płaszczyznach działać z tyloma ludźmi i zawsze z dobrą energią, z uśmiechem. i Nie, nie. To jest, to jest, to jest moje błogosławieństwo. A szczególnie bez tego błogosławieństwa nie miałbyś szansy chyba na tym YouTube. Zupełnie. Nie, nie. No to, 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 to wszystko się ze sobą łączy. Jak mnie to męczy, kiedy ja naprawdę robię jakąś rolkę i drugą rolkę i mija trzy godziny i ja to dalej robię i ja to myślę, to, wiesz, bo jestem filmowcem. I ja wiem, co to jest opowiadanie obrazem i wykonałem je wielokrotnie w życiu, setki, jeśli nie tysiące razy w swoich programach telewizyjnych. I nagle przychodzę do formy tak ubogiej, tak ubogłego. E, dlatego ja też kogoś rzeczy nie robię właśnie. Też, że, też że, wiesz, a ja ciągle myślę, żeby tu jakiś, jakiś montaż zastosować. 20 sekund, szybko, Max, pyk, pyk, pyk kolejny. Muszę odpowiedź o tym. Nie, nie. A tu jest coś. Ale to ja mam to samo, widzisz, to jest coś jakby z innego pokolenia, ale o, ja też wolałem dłuższe formy, dłuższe formy wywiadów, rozmów, programów, vlogów. Wszystko trzeba było skracać, skracać. aż w końcu przestałem to robić. Mówię, no nie będę robił w pięciu sekund, wiesz, i robił wywiadów, trzy pytania, dwa pytania, zaraz jedno pytanie tylko. Ich, to nie. nie Mój syn to... przyjdzie i będzie to robił za mnie za parę lat. O, i nie będziesz się bał, że go wsadzić na nie, szybkiego... Nie, on -0. -0 w ogóle. Mi się też że on jeszcze lepiej to ogarnie. Że oni to będą lepiej robić. No to ma, on to ma taką... Wie, ja na przykład trochę się czasem łudzę, że przyjdzie wreszcie taka wersja AI, która nam naprawdę w życiu pomoże. Myślę, że na pewno. Że my naprawdę będziemy mieli AI. I po prostu będziemy, zrób to, tak, i masz tu moje materiały, a, i, o, No to i, już się i, dzieje tak naprawdę, że wgrywasz materiał mówisz, Tylko mówisz. Kto to pocięty. będzie słuchał? Drugie AI? No właśnie. Kto, kto to będzie odbierał? Drugie no właśnie, AI? Nie mam pojęcia. Wiesz, że Byung-Chul Chulhan przewidział, że nasze dzieci będą miały wszystkie ADHD. No bo... Przebodźcowanie, bo to jest to kwestia przebodźcowania. Oni są przebodźcowani... Od, 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 od urodzenia. Dokładnie. I widzę u swoich znajomych, jakich dzieci, jak próbują odebrać komórkę lub laptop ich, z ich dzieciom. Ciężka praca, żeby, żeby nie było tego Od też też widzę to, też to jest przykro. Na szczęście pracuję nad tym ciągle. Mierzając powoli do puenty zapytam Cię tak, jak to właściwie jest? Jak Ty się odnosisz do tej, niektórzy mówią, mody na ADHD, niektórzy mówią, że wreszcie służba zdrowia do tego do, dojrzała. Ja to nazywam wielką falą wielkiej diagnozy. Uh -huh. I, jak to obserwujesz, to co do tego czujesz? Nic. Ale uważasz, że to jest co? Skąd to się wzięło? Dlaczego myślę, tego jest że, tyle? 50-50. No, no, część mi się wydaje, że jest to właśnie kwestia mody i tego, że ktoś, że mody jest teraz tak powiedzieć, albo że po prostu gdzieś to jest powtarzane na tyle często, że ludzie, albo kwestia depresji, że teraz też ktoś jest smutny i mówi, że ma depresję, wiesz. I jakby to też jest taki nadwyraz nad, nad używane, myślę, sformułowanie, że o, miałem depresję tydzień tam, jakby, czy, czy, że bardzo łatwo to powiedział, bo można by było się po prostu smutnym i tak dalej. To tak samo jest, myślę, zadechane. No, na pewno tego jest jest dużo i, i wiemy, dlaczego to jest, a te dzieciaki przyszłe, myślę, że to na pewno to, to przebodźcowanie na pewno wpłynie na to, że będą to miały. Tylko pytanie, czy to jak się nie stanie to normą, czy to będzie sens w ogóle to nazywać, nie? Wiesz, o co chodzi, że to już będzie po prostu tak wygląda życie, tak wygląda świat, tak było i już nie trzeba tego nazywać, ani tego diagnozować, trzeba umieć sobie, trzeba umieć z tym żyć po prostu. I wykorzystać to na, na plus, nie na minus. Ja jeszcze zauważyłem, że ty wykorzystujesz mm, możliwości, które daje nam natura. I tą możliwością jest m.in. morsowanie. O, uwielbiam. Ty to robisz. Jest. Mieszkasz w Trójmieście, masz jeszcze dodatkowo te, te takie benefity z tego, że morze jest zajebistym zbiornikiem do robienia tego. I zimne jeszcze. Zgubanie Bałtyckie to jest zimne, zimne. cały rok. I jest niesłone. Uwielbiam. Żałuję, że w ogóle w Norwegii będę nie morsowałem, przecież teraz jak widzę sobie, jest taki profil na Instagramie, wariacki mors, taki ziomek, który mieszka bardzo niedaleko od, od miejsca, gdzie ja mieszkałem, jak widzę te wszystkie u niego widoki, że ja z tego nie korzystałem, no dzisiaj bym pojechał do Norwegii tylko, żeby pomorsować i nie korzystałem wtedy z tego, ale tak, morsuję i uwielbiam to czasami, robię to trzy razy, cztery razy w tygodniu, w sensie codziennie, po prostu zaczynam dzień od tego, biegnę nad morze, wskakuję. Ile, ile wytrzymujesz? Oj, no i to różnie. Pięć minut mogę posiedzieć, mogę czasami trzy minuty, a czasami jak robimy z freestyle'owcami, bo jeszcze zajdzie taki freestyle'owiec. Czy też różni ziomale freestylowcy, z którymi się spotykamy, to, to to jak wejdą do wody i zaczynają freestylować, to i siedem siedzimy i, i ja, ich, ja im sędziuję i robimy bitwę o jezioro. Słuchaj, masz świadomość, jak pracuje dopamina w organizmie ludzkim? Że jeżeli weźmiesz kokainę, to masz 350 jednostek z dwa razy więcej, tak. to czytamy. Morsowanie dwa razy więcej. Amfetamina jest niestety tą najbardziej trzepiącą wytryski dopaminowe w, okay. w, w, w człowieku. Uh -huh. No i to, to potem ma największe deficyty. To no, nie spadki. No wiadomo, że jest ingi. Yang, yang. Amorsowanie nie ma dramatu, ma same benefity. Tak. Chociaż nigdy nie widziałem ziomków o trzeciej rano, którym się skończyła kokaina, żeby poszli do wody przemorsować, bo potrzebują tej dopaminy więcej. <gry> to pani kiedyś stand upry ja ten to porzucił także, że się dowiedział właśnie o tym, że wymorsowanie daje więcej kokainy i z ziomkami o trzeciej w nocy mówią ty, no to tyle do wody, jak się wszystko skończyło. <gry> nie działało to tak. No właśnie, hmm. jak to na ciebie działa i dlaczego. To, jak ty to w ogóle odnalazłeś sobie? I to zawsze robiłem zimne prysznice w ogóle o, lubię zimno. Bo zawsze. Uwielbiałem, jak grałem w piłkę nożną, zawsze grałem, uwielbiałem treningi w zimę. W ogóle zawsze, jak było trudniej niż normalnie. Nie lubię, jak jest gorąco ciepło. Gorąco ciepło mi się kojarzy z zimnym piwkiem i z chilloutem. Mm -hmm. e, I nie lubiłem nigdy w lato grania i biegania i w ogóle sportu. A w zimę znowu, jak padał deszcz, Norwegia mi idealna do tego była. Po prostu leje deszcz ze śniegiem, to ja wtedy idę biegać, bo mi jest taki, jak, jak ten, jak ten pięściarz, jak on miał, Sylwester Stallone, roki Roki, jak tam w zimę trenował, to, 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 to moje idealne warunki do trenowania i ogólnie lubię i od zawsze chciałem to zrobić i jakoś nigdy się nie mogłem do tego zmotywować i trzy czy cztery lata temu kolega mówi, że idzie jutro morsować, ja mówię, ty nigdy nie morsowałem, prysznice zimne biorę od, tam już od, od wielu lat yy, i mówię, ty pójdę, no jak poszedłem, to już tak się wkręciłem, że zostałem już syna też wkręciłem w to, syn już... Też morsuje, też chodzi Naprawdę? Tak, poszliśmy teraz w tym roku po Sylwestrze 1 stycznia 8 rano do, do morza na jego pierwsze morsowanie, ale powiedział, że chce za to H H McDonalda. Ja mówię, no to jest dobry układ. <noise> Możemy pójść tam na maka za morsowanie. No tylko Bidula trafił na sztorm, w sensie pogoda była taka, że nie miał tego przyjemnego pierwszego morsowania, bo wchodził ze mną i go fala przykryła po prostu. Naprawdę? Pierwsza fala go przykryła. Najgorszy z możliwych sposobów, żeby cały uciek z tej wody wyleciał. Ale później już morsował normalnie w jeziorze i lódce rozbijaliśmy, wchodziliśmy razem. I, i, i też to lubi. Tylko, że jakaś tam zawsze nagroda musi być potem, na jakiś tam hamburger czy coś. Ale myślę, że warto. Nigdy cię nie kusiło diagnozowanie... Nie, nie, właśnie, nie czy może bym zrobił w sumie z ciekawości, tak, żeby się zdiagnozować, tylko, że co mi to zmieni? Nie wiem, no jakby, nie wiem, czy mi to cokolwiek może zmienić, jakby ja naprawdę jakby to kminię i, i wiem, że jak jest, jest mnie za dużo, to potrafię się wyciszyć, a znowu, jak potrzeba, to mogę dać siebie jeszcze trzy razy tyle i umiem tym dysponować, bo znam też kolegów, którzy mają ADHD w sensie też niestwierdzony, ale są trudni w obyciu po prostu takim codziennym i faktycznie to ADHD przeszkadza i może faktycznie nie się a jak far w w W codziennych życiach, ja by, będąc kilka dni, z, z, już nie będę rzucał ksywkami, ale z osobami, które też wiedzą, że mają ADHD, no to byli, w sensie nie zdążył jednego, bo już zaczyna drugie tu się denerwuje, że tego nie ma. W sensie, że to było takie, że ich rozprasza i ich to rozstraja i że momentami przeszkadza. Mi to nigdy nie przeszkadzało zupełnie. Mnie to tylko motywowało i, i dawało mi gdzieś tam energię do działania, więc może kiedyś zdiagnozuję. Ale masz rację. Są typy... Bo też ADHD jest wiele, wiele tych, wiele jest, wiele jest ADHD, nie ma jednego ADHD, nie? To, to jest też ich tam wiele różnych odmian i różnie się one mogą, i też w zależności od człowieka, od charakteru, od jego autorefleksji jakiejkolwiek i tak dalej, bo ja kiedyś na pewno byłem dużo trudniejszy właśnie w przeobcowaniu, a wiem, że teraz już ja też też przez to jaką ilość ludzi spoznaję, jaką ilość ludzi mogę obserwować i gdzieś tam wyciągać sobie wnioski. E, uczę się sam na sobie i wydaje mi się, że mam to pod kontrolą. Ta ilość, diagnoz. Która obecnie wzrosła w stosunku do zeszłorocznych, mhm. a już w skali pięciu lat to jest kilkadziesiąt do kilkuset tysięcy. Mhm. To jest coś takiego, że nastąpił przemysł niemalże, obsługujący to zjawisko. Mhm. Pozostaje pytanie, czy myśmy tego wcześniej nie mieli? To właśnie, czy teraz nie robią tych pieniędzy na nas po prostu? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy to, co nam diagnozują, to jest to, no właśnie, skąd jakby to... Ja mam, czy trochę takie, ja mam takie wizyty u y, tak zwanego specjalisty. No właśnie tym tak zwanym specjalistom kurczę, nie do końca ufam. I tak nie wiem, czy chciałbym w ogóle. Czy, czemu on akurat będzie. On, znam kilku specjalistów, którzy gdzieś nie są w ogóle ogarnięci, a ogarniają ludzi. Jakby. Ja a również. czy trafisz, na takiego? Pewnie są specjaliści, którzy, którzy mogliby się gdzieś dokopać do ciebie i, i ten, ale znaleźć go. Nie mam na to czasu, ja mam projektu do zrobienia. Ja również. Mm. I teraz, wiesz, jakby puentując już całą tą, tą historię, z którą tutaj obydwaj przyszliśmy yy, i, te, i ta sieć, i to działanie w sieci, mm -hmm. to youtuberstwo. Wiesz, ja odkąd zostałem kanalarzem, rolkarzem, to się po prostu nie czuję z tym lepiej, mój drogi. Ale się zadada i z, rolka, z rolkarstwem? Nie, no po prostu karmię internet. Rozumiesz, karmię... Yy, te uzależnienia, no ktoś to musi obejrzeć, no bo jeżeli ja to robię, no to niech no to obejrzy. No właśnie, ja teraz też mam wejść na TikToka, coś wiem, że muszę to robić, żeby... No, no, i no i po... To jest taki wewnętrzny sprzeciw. U mnie. I my się nie stawiamy, tylko łykamy to, co nam tam każą łykać. Jak ja się zorientowałem, że już, już kiedyś, dawno temu założyłem Facebooka w ogóle bez żadnej świadomości i jak wsadzałem tam, bo, bo zajmuję się fotografią całe życie, zajmuję, wsadzałem tam trzy zdjęcia, miałem takie tryptyki z opisami mm -hmm. swoimi wiersza, wierszami, mm -hmm. które zamieszczałem, Tutaj ja miałem taką organiczną publiczność. Teraz brała się nie wiadomo skąd, ci ludzie to się nie by... powtarzali, ci ludzie mieli dużo do powiedzenia. Ale to ja miałem u siebie to samo, właśnie, że do mnie do ta, do, na początku, w sensie, to była sama, sami ludzie z hip hopu, raperzy i w ogóle ludzie, którzy siedzieli w tym, to nie było przypadkowych ludzi po prostu. I ja mi się wydawało, że tysiąc osób mnie ogląda i że to jest w ogóle nic w porównaniu do youtuberów, a później przyjeżdżałem do Polski, z Norwegii się okazywało, że każdy raper to oglądał, że wszyscy o tym dyskutują i właśnie, że tam trafiałem do tego sedna. Później się to rozrosło i właśnie im większa gdzieś tam popularność, to pojawiły się różne osoby. Czy tam bardziej przypadkowe albo takie, które po prostu znały, że warto mnie obserwować, bo obok mnie będzie ktoś duży, czy tam po prostu przyszły na chwilę i odeszły też później, jak nie było już tych tam liczb i w ogóle, ale ten core i ta taka podstawa, to byli ludzie nieprzypadkowi po prostu, bo to nie było rzeczy popularne, tylko to były rzeczy gdzieś tam z energią i takie, których nikt nie robił. To był internet z Ludzką twarzą. Dokładnie tak. No pamiętam kogoś razu? To nie byli to, kontenciarze po prostu. To wiedziałem się. Wiesz, ja myślałem, że te moje galerie, mhm. ten mój zbiór. To tak jakby miał jakbym miał galerię, jakbym wieszał to gdzieś i piesz też miałem swoją galerię fotokomórka, gdzie w no. swoje miasta w komi fotografii komórkowe pokazywałem ulicznej fotografii. I to było bardzo fajne, jak był wernisarz, a nawet i też nie. Zaglądali ludzie, a ty stoisz przy ścianie i opowiadasz tym ludziom, co oni widzą, co ty z tym zrobiłeś. No. Masz ten ludzki kontakt. Ale w internecie też wydawało mi się, że taki kontakt jakiś następował. No. I w pewnym momencie okazało się, że mam konto nie takie, konto nie takie, trzeba zrobić z prywatnego na publiczne czy fanpage'owe. Coś, ta, ta, ta. I oni jednego dnia mi to wszystko zabrali. dęci, dęci jebani. No dobra, ale wiesz co, no jak miał być z ludzką twarzą... No nie, no to tak no, to, wiesz, ale to ta twarz... działa niestety, Chociaż że później... ktoś usłyszy na ten temat. Mm, Okazało się, jest że jestem piątkiem w grze, jak wszyscy inni. Oj tak, i jak... to jeszcze zaraz, zaraz wy, wy, wyrzuc wyrzucą cię z planszy, pojawią się kolejnych 40 piątków. I w tym momencie już dostałem pierwsze zagrożenie. A co zrobił Janek Tumanek? Zamiast powiedzieć, aha, tacy jesteście? Dobra, to ja nie chcę z wami. Mm. Janek Manek zaczął robić więcej? No I, i więcej. Dźwiękowe. I tak widocznie taka była I więcej. Droga. No tak. I jeszcze więcej. I to wszystko I było. I później wszystko. wpłynęliśmy na to, że świat jest przebocowany, bo tyle żeśmy materiałów na skali tak. i pojawili się później koło nas kolejni, I to i ludzie ludziom zgotowali ten los. I zabiliśmy wiele rzeczy, a potem żeśmy się od tego uzależnili i doprowadzili do takiego, do takiej skali przemocy neuronalnej, której staliśmy się ofiarami przemyślanej, pięknie wyreżyserowanej algorytmami, nie wiadomo czym jeszcze, żebyśmy się tymi ofiarami stali, żebyśmy kupowali to, co chcą, żebyśmy spędzali tyle, kurwa, godzin przy tym, ile tylko się dało. Social dylema widziałeś na Netflixie ten dokument? Social dilema świetnie. Ja, świetnie, świetnie. I świetnie. wiesz, co teraz się dzieje. I teraz jak Proszę. z tego wyjść, bracie? Bo... Tak odpatrz. <laughs> <noise> Idę do ja, lasu ja, i tyle. Ja, ja, ja się, powiem, pić mi się strasznie chce. Nic tu, nie zadbałeś o gości. Już, już idziemy, idziemy, kochany, bo ja mam woda, ostatnie susza, zdanie do księdza prowadzącego. Dawaj. Na, na płytkich diagnozach wszyscy przebodźcowani. Uh -huh. Moja ma uh -huh. Na płytkich diagnozach kołczów, którzy wystawiają ci je po to... Nie no umieją się skupić. Tak, i oni mają taki skupiam. warunek, że muszą być cztery wizyty. Nie jedna, nie dwie, nie trzy, tylko no cztery. Nie pójdę. Mogą to zrobić nawet jednego dnia, te cztery wizyty. A potem nie wiadomo, Ale co jeszcze. Kapusta ma się zgadzać. A potem i będziesz kolejnym adechadowcem, który, no, może proszki, a może inne metody. I... Ja nic nie wezmę i mi tak jest dobrze, jak jest. I zostaję w tym. Czyli co to jest, co się z nami dzieje teraz? Jak ty to obserwujesz, Filip? To jak? To jest spożytkowanie tej energii na robienie dobrych rzeczy. No tylko i wyłącznie. I ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że znając cię już trochę i obserwując to, co robisz, nie kłamiesz. Mówisz prawdę. Udało ci się spożytkować twoje ADHD na dobre rzeczy, a nawet na własny dobrostan i dobrobyt. I w związku z tym to są możliwe rzeczy. Ale tę dyscyplinę, którą ty, kochany, reprezentujesz, to ogarnięcie, jakie ty, kochany, reprezentujesz jest unikatowe. Nie myślmy sobie, że każdy z nas może tak jak Filip i że może mu się udać to wszystko tak ogarnąć. No, a i tak... Jest jeszcze czas. I ten czas też cię zapyta, Filip. Za jakiś czas. Co ci się, chłopie, dzieje teraz w życiu? I żebyś to zobaczył w skali. Kiedy ładowałeś jak roki Balboa w bęben. Ile chciałeś, a potem. Życie. Pamiętasz, jak kończył Muhammad Ali? Pamiętasz, jak jeździł na wózku i mu się główka machała, ja i mało kto wtedy patrząc na niego myślał, jakim był tytanem, gdy rozpierdalał największych gladiatorów. Ja siebie. Ja. Oczywiście. Mówię to nie do ciebie, mówię to do ludzi przed milionami słuchaczy, Dokładnie. żeby zatrwili, że my naprawdę jesteśmy w świecie przemocy neuronalnej. I czasie przerwę. Zróbcie przerwę na życie. Dzięki. Pozdrawiamy. Dziękuję Dzięki. bardzo. Udało się. A jakże? ADHD Underground Ta rozmowa była dla mnie niezwykle ważna. Obserwujemy się od tylu lat i nie mamy wątpliwości co do tego, że roznosi nas nieco za mocno. Tak właśnie rozpoznajemy ADHD oraz to, że nie kończymy działań i nie robimy tego, co chcemy, bo robimy za dużo, ale Filip Jurkowski robi do końca to, co chce, co zaplanuje. Ogarnie jakoś ten swój ogromny chaos, robi tak, że jego przedsięwzięcia kończą się i to kończą się dobrze. Dzisiejsze spotkanie z Filipem. Jurk daje nadzieję wielu ludziom, że da się ze sobą wytrzymać z własnym ADHD. No, może tylko to jedno pytanie. Co by było, gdyby się zdiagnozował? Czy byłoby mu lepiej? Z tym pytaniem zostawiam Was wszystkich. Na pewno wielu już udzieliło odpowiedzi, a patronów zapraszam do zasilania naszego konta na patronite.pl patronite łamane przez ADHD underground. To dobrze wydane. Pieniądze. One pomogą za naszym pośrednictwem wielu ludziom usłyszeć o tym, czego jeszcze nigdy nie słyszeli. ADHD Underground Za murem systemu walczymy z wiatrem w głowie. Skazani na proszki, na amfetaminie. To daje ci poczucie tego, jak funkcjonuje normalny mózg. Serotonina, dopamina, psychotropy. Wybawienie i strach. Nareszcie w głowie nie było tyle bałaganu. Adechadowiec jest na ciągu w głodzie, to Jak biorę metylofenidę, to jestem jednokanałowa. ADHD jest dziedziczne? To jest taki fajny mit, że się wyrasta, no więc się nie wyrasta. Nie wspieramy bezradności. Samoobrona, samopomoc przed falą wielkiej diagnozy.